Serdecznie witam. Dziś towarzyszy mi takie dziwne uczucie, ponieważ od 3 lat mieszkamy w okolicach Krakowa i dziś widzę tyle twarzy i znajomych. Tyle wystaw robiłem w różnych miejscach, gdzie nie towarzyszyło mi to uczucie. Nawet Trema. Pierwszy raz mam na wystawie Tremę, a przez to, że tutaj Państwo jesteście, tak wiele znajomych twarzy. To miejsce tutaj jest też bliskim miejscem. Urodziłem się w Mościcach i tutaj przyjeżdżałem na wystawę, gdzie wtedy to miejsce dla mnie to były największe wystawy, jakie mogłem zobaczyć. Ta sala przerażała mnie wielkością. Prace, które tu były pokazane, to były płótna, które wydawało mi się, że takich płócien nie ma. Nie ma w sklepach, nie ma nigdzie. To było pierwsze muzeum, galeria, które widziałem w takiej skali, będąc dzieckiem jeszcze. Jeśli chodzi o malarstwo, to najczęstsze pytania, które ostatnio padają, dlaczego akt, dlaczego kobieta, czy to jest najważniejsze w moim malarstwie. Kilka lat temu, 3-4 lata temu, 2007 rok, nawet początki tego roku, ja zacząłem malować postać, ponieważ chciałem sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób znaleźć swoją formę, jak znaleźć swój skrót, swój znak. Pomyślałem, że kobieta jest najbardziej znaną dla mnie formą, nie tylko dla mnie, dla artystów. Być może właśnie jest ryzykowna, to jest, jest granicą pewną, ale jest duża łatwość wyrazu, przez znajomość tematu. Tak, może nie do końca, to dobrze zabrzmi, ale traktuję kobietę jak martwą naturę, którą sobie mogę ułożyć. Ja nie korzystam z fotografii ani z żywego modela. Jest to moje widzenie kobiety. Myślę, że dzięki temu udało mi się stworzyć i odnaleźć swój język, który jest rozpoznawalny. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim. Oczywiście tutaj bardzo zapraszam do rozmowy o obrazach. Każdy z tych obrazów niesie za sobą emocje, ponieważ jest to kobieta, ale też zwróćcie Państwo uwagę, że niektóre obrazy to jest kobieta połączona z mężczyzną. Dochodzi też do dialogu. A jeśli dochodzi do dialogu, dochodzi do emocji, o których mogę powiedzieć, jeśli będą pytania. Jeszcze raz bardzo dziękuję za epiczne przybycie i po tej chwili się zastanawiam, czy ja mieszkam tam pod Krakowem, czy tutaj. Znowu będę po powrocie zastanawiał się, czy dobrze zrobiłem, że tam się wyprowadziłem. Dziękuję bardzo.